Dzisiaj zajmiemy się troszkę taką powtóreczką, jakby przypomnimy sobie, jakie akordy nauczyliśmy się do tej pory. I ostatnio to były dwie takie części troszkę bardziej zaawansowane, że niektórzy skarżą się, że może troszkę za trudny ten materiał jest. Zmiana tonacji. Kto już opanował gamę C-dur i odległości między dźwiękami, to jakoś tam powoli, krok po kroczku sobie zrozumie to, o czym mówiliśmy w tych zmianach tonacji. Natomiast jeżeli ktoś nie za bardzo wie, o co tam chodzi, to powiem może tylko tyle, że niech się nauczy dźwięki gamy C-dur, jest to gama podstawowa, i odległości między tymi dźwiękami. Ja może powtórzę. Tak dla ciekawości to może pokażę na drugiej strunie. Pierwszy próg przyciskamy palcem wskazującym lewej ręki. I to jest dźwięk C. Pusta struna to jest dźwięk H. A tutaj przyciśnięty ten pierwszy próg to jest dźwięk C. I w gamie C-dur mamy dźwięki takie C, D, E, F, G, A, H, C. H, C, ta końcówka, no to tu właśnie H, C. No ale dobra, jedziemy od C. Więc tak, C, D. I mamy dwa progi dalej, to D. Czyli na trzecim progu palcem serdecznym przyciskamy drugą strunę i tym sposobem słyszymy dźwięk D. Jest to drugi dźwięk w gamie C-dur. Czyli C, D, E to jest struna E1. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dźwięk E. Czyli C, D, E i między D a E jest też cały ton. Bo jeszcze wam to pokażę. Mamy dźwięk D i te dwa tony do przodu to będzie E. Raz, dwa. I to jest ten sam dźwięk, który wydaje pusta struna E. A? Widzicie? I tutaj sobie przypomnijcie, jak stoicie gitarę. Tu naciskacie i ten sam dźwięk, czyli drugą strunę przyciskacie na piątym progu. I pustą E, jeden, jest ten sam dźwięk. I wychodzi powoli szydło z worka. Że dźwięk E jest na drugiej strunie na piątym progu, a dźwięk E jest na pustej strunie E1. Czyli mamy teraz tak już. C, D, E i to są wszystko odległości, cały ton, czyli dwa progi do przodu. Tu mamy dźwięk E, pusta struna E1, E i w gamie C-dur następny dźwięk to jest F. I właśnie na pierwszym progu przyciskamy. I to jest dźwięk F. I to jest półton. Nie cały ton, tylko półton. Mamy odległości w gamie C-dur między dźwiękami takie. Między C a D jest cały ton. Między D a E jest cały ton. I między E a F jest półton tym razem. No i dobra, dalej jedziemy z gamą. F, G. Dwa progi dalej. Czyli cały ton. F, G. Dalej. G, A. Dwa progi dalej. Czyli cały ton. Między G a A. A to jest na pierwszej strunie. Na piątym progu przyciskamy. I jest dźwięk A. I między G a A jest cały ton. Między A a H też jest cały ton. Powtarzamy. C, druga struna, pierwszy próg. D, druga struna, trzeci próg. E, pusta struna, E1. F, pierwszy próg na strunie E1. Palcem wskazującym. G, palcem serdecznym na trzecim progu, na pierwszej strunie. A i później już tym palcem serdecznym sobie jedziemy. A to jest, czyli między G a A dwa progi dalej, między A a H dwa progi dalej, to jest też cały ton, i między H
a C jest pół ton, czyli jeden próg tylko. H uderzamy i tylko zaraz na następnym progu cyk, już mamy dźwięk C. Tu jest C i tu było C. O. Tak, pierwszy ten dźwięk w gamie C-dur, cośmy grali na drugiej strunie H, pierwszym próg przyciskamy, to jest C i tu też mamy, patrzcie się, C. A jest to ta sama wartość dźwięku, czyli C, ale różnica jest jednej oktawy. Ta właśnie różnica między C jednym dźwiękiem, a drugim 8 dalej w gamie, pierwszym a ostatnim gamy, o, między dźwiękiem pierwszym a ostatnim w gamie jest to, nazywa się oktawa. I stroiliśmy też od oktaw. Mamy tam drugi chyba był rodzaj strojenia. Dźwięk G. Czyli na pierwszej strunie, na trzecim progu to jest dźwięk G. Pamiętamy. C, D, E, F, G. Czyli G. I pusta struna G3. Jak sama nazwa wskazuje, też jest to dźwięk G. Pamiętacie, jak uczyliśmy się stroić gitarę w drugi sposób? Później piętro niżej. Nie będę teraz tłumaczył, bo już żeśmy to tam na drugiej czy na pierwszej lekcji nawet... O. To są różnice między tymi dźwiękami. To jest oktawa. Niezależnie, nie wnikamy teraz, jak się nazywa, że to jest G, to jest D, to jest A, to jest E. No i to, no, E, i tu już mamy wszystkie struny wtedy, czyli wniknąłem. Ale to chyba tym lepiej, powtórka się przyda. Na razie tyle. Powrócimy sobie do naszego nurtu po tej odskoczni z tą zmianą tonacji. No, narzekają niektórzy, że zbyt trudne. Jak powolutku, powolutku się przeanalizuje ten cały materiał z tych zmian tonacji, to dojdziecie. To zawsze można do tego wrócić. Jak teraz nie musicie tego nawet w tej chwili tych zmian tonacji stosować nawet, ani myśleć o tym. Powracamy do nurtu nauki naszej i mam nadzieję, że dobrze wszystko ładnie pójdzie. Życzę wszystkim powodzenia. Jeżeli jakieś problemy, to proszę w komentarzach pisać. No, zawadzanie czy niedociąganie. No jedną tylko uwagę powiem, bo wszystko na ćwiczeniach polega. Także to tylko powiem, bo ktoś się spyta, co robić, to tamto, że tutaj brzmi nieczysto struna, czy druga, czy brzęczy, czy coś, to powiem tak, ćwiczyć. Ręka boli. A to wiecie, jak mnie boli ręka? Okropnie mnie boli ręka. No ale jakoś tak też gram, kombinuję i staram się w tych pierwszych pozycjach, bo tu mnie naiwania łapa jak trzeba. Ale co to miałem mówić, że najważniejsze coś to miałem mówić, że aha, że zaraz przed progiem, żebyście naciskali dźwięk. Nie tu gdzieś, o, jest tu próg, gdzieś tu na początku ktoś akurat mi tu nie brzęczy, no bo akurat tak się składa. Ale zawsze przed progiem trzeba naciskać. O, tam to powiem tak, recepta numer jeden, ćwiczyć. Recepta numer dwa, przyciskać przed progiem. Dziękuję. Na dzisiaj to było tyle. Myślę, że już niedługo będzie następna lekcja. Cześć.